A właśnie. To są młodzi książki migranci. W kiedy mamy dramatyczne sytuacje, te słowa, takie są mocno zawrzęcie, matko świata, kobiety i dzieci ratuje zupełnie inaczej, kobiety i dzieci zostają na wojnie, zostają w macierzyństwach, a do pomóż Europy pełnej wygodnych zasiłków ruszają które tak łatwo zakorzenie się w serce tak naprawdę postawione na głowie i jeszcze raz wracam do tego pytania, w imię tego, Masoneria. Tak samo w Barcelonie. Najgorsza ta masoneria. Właśnie Barcelona albo ofiarą. Ten masoneria strasznych zamachów. No, niesamowicie mocno to podkreślał. Wydaje mi się, że ten akt jest ogromnie ważny w dzisiejszym świecie, który przeżywa przeróżne problemy wewnętrzne. Na nasz rząd to są problemy rodzin, często okaleczony, często chce pomagać tym, którzy naprawdę padli ofiarą wojny. Nie chcę pomagać, przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych już na pomoc w obozach na granicy działań wojennych, na terenie działań wojennych. Którzy nie potrafią jakoś doprowadzić ładu w rodzinie, bo ojciec odchodzi, bo właśnie pokupione dzieci i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że kto może pomóc tym wszystkim młodzieżom, skoro serce Bogarnia każdy nielegalnie przekraczają granice. Wydaje mi się, że to poświęcenie jest tylko tutaj uzyskać zasiłku. Raz my czujemy, co jest tak naprawdę. Nie nikogo. Nie rozumiem, dlaczego te osoby mają dostawać pierwsze zasiłki. Ciężko pracujący obywatel Unii Europejskiej w Polsce. I na to po prostu się nie zgadzamy. A to, że Unia Europejska będzie próbować wywierać na nas presję, to, że niestety w naszym kraju znajdują się te środowiska, które wspólnie z Unią Europejską chcą nakładać kary na Polskę, naciskać na Polskę, żebyśmy się ugięli i żebyśmy Doszło oni przecież drzwiami i tak na Polskę słuchać. Pełno wariaty w tej Polsce. Ja się zaczęłam, po prostu wszystko zrobione jest pełno wariatów. Każdy, który naprawdę jest
słuchali o wojnie apostołowie, ktokolwiek nie mogli dolarować. Panie ministrze, a co by pan powiedział Komisji Europejskiej, która wszczęła procedurę związaną z tym, że Polska, Węgry, Czechy nie przyjmują tych tak zwanych uchodźców? Ta procedura już została wszczęta. No i we wrześniu ten mechanizm relokacyjny, on ma być tutaj weryfikowany. No ale Komisja Europejska mówi zaraz, ale przecież premier legalnie wybranego rządu, Ewa Kopacz, zgodziła się na to. Faktem, że zdradziła wtedy wspólnotę Grupy Wyszehradzkiej, bo inne były ustalenia wewnątrz wspólnoty, a co innego Ewa Kopacz pod wpływem Brukseli zrobiła. Ale to jest jakby wewnętrzna sprawa Grupy Wyszehradzkiej. Ale premier podjęła decyzję, że przyjmujecie uchodźców. Jest kontynuacja rządu. W związku z tym miecie pretensje do Ewy Kopacz. Pretensje do ówczesnej władzy, a nie do Komisji Europejskiej. My chcemy to działać demokratycznie. Ja rozumiem, że Komisja Europejska ma specyficzne podejście do zmiany demokracji. Wszyscy pamiętamy słowa pana Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, który już wiele miesięcy temu powiedział pamiętne słowa, że dziwi się, że niektóre rządy narodowe tkliwie wsłuchują się w głos swoich wyborców. Ze sprawą szefa rady Fundacji Bartosza Kramka materiał, który postulował wyłączenie rządu, sparaliżowanie państwa. Fundacja Otwarty Dialog, czy zostanie przekazana decyzja do prokuratury? Minister spraw zagranicznych jest ministrem właściwym do nadzoru nad tą fundacją. To prawda, minister jest właściwym do nadzoru, aczkolwiek jest to fundacja niezależna, że nie chodzi się od rządu polskiego, ale która wpisała sobie taki nadzór do banku. To jest fundacja, tam internauta, który najdziwali już na barwę, który natomiast ta sprawa ma jedno, ale poczekajmy tutaj na decyzję pana ministra Waszczykowskiego, który wraca do Warszawy i on decyzję podejmie, ale myślę, że będą one bardzo zdecydowane, dlatego że no
nie ma miejsca. Łaskę, która będzie skuteczną łaską do zbawienia, po prostu ale tej łaski skutecznej udziela nam Bóg. Także to jest łaska, której my oddajemy się niepokalanemu sercu Maryi. Wtedy Bóg z całą pewnością daje nam bardzo dziękuję. Pan minister Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Stan wyjątkowy, kolejna tragiczna stamtąd informacja. Na razie nie wiadomo, nie znamy motywów działania sprawcy, ale jedna osoba zginęła, jedna ranna po tym, jak we francuskiej Marsylii samochód wjechał w dwa przystanki autobusowe. Czy to już jest taka seria, do której przywódcy europejscy no, będą oczywiście składać kondolencje, będą zapewniać na Twitterze, że nie damy się złamać, a kolejne samochody będą w Europejczyków wjeżdżać tu i ówdzie? Niestety wszystko na to wskazuje, że kolejne miasta, kolejne zamachy to nie są zamachy ostatnie. To się będzie przemieszczać po Europie i wydaje się, że to zjawisko będzie się nasilać, ponieważ także państwo islamskie, jego terytorium się jednak kurczy. Coraz więcej informacji z Iraku, z Syrii jest takich, że bojownicy tego państwa już nie widzą szans na obronę dotychczas zajmowanych terytoriów. Przenoszą się w inne miejsca i przenoszą się także do Europy Zachodniej, bo część z nich to są ludzie, którzy mając obywatelstwa niektórych krajów zachodnich wyjechali do Syrii czy do Iraku walczyć w szeregach państwa islamskiego i teraz chcą tam wracać albo już wrócili. Więc wydaje mi się, że niestety to będzie się nasilać i prawie rzeczywiście to jest przykładem takiego kraju, gdzie prawie dwa lata temu wprowadzono stan wyjątkowy. To pozwoliło ograniczyć prawa obywatelskie, ale bardzo często pomimo tego w tym kraju zdarzają się właśnie te zamachy terrorystyczne. Już nie tak brutalne i na tak wielką skalę, jak to się działo w naszego czasu w Paryżu czy Lycei. Te zamachy są, można powiedzieć, że skromniejsze, ale mają ogromną siłę rażenia, bo tak naprawdę zamachowcom nie chodzi często o to, żeby zabić jak największą ilość ludzi, tylko żeby przestraszyć jak największą ilość ludzi. I to widać gołym okiem. Wiele, to znaczy miasta francuskie już coraz częściej wyglądają jak twierdze. Te słynne deptaki są blokowane wielkimi blokami, które nie są zainteresowane. Że terroryści osiągnęli swój cel. Europa już nie żyje tak, jak żyła wcześniej, tylko żyje zwyczajnie w strachu najczęściej. To dotyczy tych wielkich aglomeracji, internetu, także w Polsce. Ale osiągają cel, dlatego że tak zwane elity europejskie
zasadzie nie potrafią wyciągnąć takiego przyczynowo-skutkowego z tematu polityki. Tak, to prawda, proszę ojca, co więcej, coraz częściej polityków europejskich zdarzają się takie wypowiedzi, z których wynika, że do zamachów terrorystycznych mamy się przyzwyczaić. Które czasami mają miejsce, mają zupełnie niedawno. Niedawno wybrany, można powiedzieć, burmistrz Londynu użył takiego sformułowania, że lotniczy powinni się do zamachów przyzwyczaić. Wprawdzie to jest człowiek wyznania muzułmańskiego, ale wypowiedź jest szokująca. Myślę, że Otwierają języki, panie pośle,
Polsce, mianowicie Komisja do Spraw Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, czyli w zasadzie wyczerpuje wszystkie te przymioty, o których powinno się rozmawiać, na przykład w związku z Marsylią, z Barceloną, z nożownikiem, z dwoma nożownikami, tak? Na Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich, bo ludzie normalnie nie mogą wyjść na ulicę, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, czyli właśnie wszystkie służby, a Parlament Europejski ma debatować z oczywiście Fransem Timmermansem na temat praworządności w Polsce do 31 sierpnia, nomen omen. Tak, dokładnie tak. Zresztą ten obrady, ten punkt agendy komisji został ustalony jeszcze przed wakacją, dialektycznie wskazuje na to, że to został zmieniony. To jest wynik niestety presji posłów Platformy Obywatelskiej, którzy należą do w Parlamencie Europejskim, ale także liberałów Verhofstadta. Wprawdzie Nowoczesna nie ma europosłów w Parlamencie Europejskim, no ale należy do tej grupy politycznej. No i Verhofstadt i jego ludzie co jakiś czas inspirowani z Polski domagają się kolejnej debaty, więc ta debata zapewne się odbędzie. Ja wprawdzie nie jestem członkiem tej komisji, ale jakiś czas temu byłem właśnie na jej posiedzeniu. Był tam właśnie Frans Timmermans. Tak naprawdę to posiedzenie, czy ten punkt obrad nie jest konkludowany żadnymi ustaleniami. No właśnie Timmermans z reguły powtarza to, co mu dostarczono z Polski, ale nie polski rząd, tylko właśnie posłowie Platformy, czy też posłowie z grupy Verhofstadta. Posługuje się tego rodzaju wiedzą. Często nawet dokładnie nie wie, jak wyglądają kolejne akty prawne, w sprawie których ci posłowie protestują. No i z reguły mówi o ewentualnych sankcjach. Na tym posiedzeniu, w którym uczestniczyłem, mówił o tym słynnym artykule 7 i jego uruchomieniu, no ale później dowiedzieliśmy się, że z oczywistych względów procedowanie i próba pozbawienia Polski głosu na forum Rady Europejskiej no, nie jest możliwe, bo nawet przy tym, kiedy Polska nie będzie w tej sprawie głosowała, przeciwne będą Węgry, a potrzebna jest jednomyślność, więc ta sprawa upadła. Więc teraz zapewne będzie się mówiło o innych procedurach karania Polski, być może kierowaniu kolejnych spraw Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przypominam, że we wrześniu będzie rozpatrywana przez ten Trybunał sprawa Puszczy Białowieskiej i Kornika Druka. Więc no właśnie, komisja pewnie jak tle Parlament Europejski we wrześniu być może będzie znowu zajmował się polską sytuacji, kiedy w krajach Europy Zachodniej no mamy do czynienia z tymi dramatycznymi wydarzeniami, zamachami, których nie ma końca, nie ale podkreślmy, że to jest, tak jak pan mówi, inspiracja płynąca od strony tak zwanej opozycji totalnej, która no też zdaniem niektórych internautów zaczyna po prostu przypominać piątą kolumnę. Domyślam się też, panie pośle, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i kto tam jeszcze zejdzie w końcu też z końcem sierpnia, bo i wakacje się kończą z dzikich plaż, no i znów rozleje się na ulicy. Tak, proszę ojca, no ta strategia kiedyś podana przez przewodniczącego Schetynę, ona jest konsekwentnie realizowana, to jest ta ulica i zagranica. No, ulica trochę osłabła, bo jest ten okres wakacyjny, więc nie ma chętnych do chodzenia po ulicach, nawet w Warszawie. W związku z tym ten wątek zagranicza został i on cały czas jest realizowany z tą krótką także przerwą na wakacje w Parlamencie Europejskim. Więc w końcu sierpnia, z początkiem września ruszy ze zdwojoną siłą. Proszę ojca, ta strategia będzie realizowana dalej, bo ona jest z punktu widzenia posłów opozycji najłatwiejsza. No, gdyby chciał
poszukiwać, czy odzyskiwać wyborców tutaj w Polsce, czy pozyskiwać nowych, to trzeba by merytorycznie próbować oceniać pracę rządu Prawa i Sprawiedliwości, wytykać ewentualne błędy. Ale też dawać swoje propozycje, bo nie tylko krytykować, ale też tak jakiś program przedstawić ludziom. No co my chcemy? Jak z wiekiem emerytalnym? Jak z migrantami? Jak z tym, z tamtym, z siamtym? No powiedzcie, dajcie alternatywy. Socjalnymi, jak z budownictwem mieszkaniowym dla ludzi młodych. No rzeczywiście, z punktu widzenia partii rządzącej, czy większości parlamentarnej, takie rozwiązania i z punktu widzenia interesów naszego kraju, takie rozwiązania byłyby znacznie lepsze. Gdyby opozycja weszła na ścieżkę takiej merytorycznej, konstruktywnej krytyki poczynań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo rzeczywiście w takiej dyskusji merytorycznej rodzą się, tak, nawet w zwarciu czasami konfliktu, rodzą się rzeczy lepsze, tak? Możemy nie popełniać błędów, uniknąć jakichś błędów, coś poprawić przed wprowadzeniem tego w życie. Ale tego od 2 lat, proszę ojca, nie ma. To jest właśnie próba realizacji tej strategii, czy realizacja tej strategii ulica i zagranica i atakowanie fundamentalne, z pozycji fundamentalnej wszystkiego, co robi ten rząd. No doskonałym przykładem jest ta sprawa tych strasznych skutków tej nawałnicy w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Przecież rzeczywiście rząd wykonał nadzwyczajne ruchy, zwiększył pomoc finansową, skierował tam na wojsko, rzeczywiście dwoi się i troi, żeby stara się pomóc tym ludziom. I ta pomoc rzeczywiście błyskawicznie, jak na polskie standardy, do tych ludzi wpływa. I ta pomoc socjalna, i ta pomoc inwestycyjna, bo mówimy o 100 tysiącach na budynki gospodarcze i 200 tysiącach nawet na budynki mieszkalne. Wprowadzono rozporządzenie, które nie pozwala skrócić procedury administracyjne związane z przystąpieniem do remontu i odbudowę zniszczonych domów. Więc zrobiono wszystko, co można możliwe, by co jest możliwe w ciągu jednego tygodnia. No, atakuje opozycja, atakuje spalników, atakuje ministrów, ale atakuje ducha innych strażaków i żołnierzy, którzy ciężko tam pracują. To są rzeczy niepojęte. Liczą na to, że na tym może jeszcze uciułać jakiś punkt wyborczego. To pokazuje, że ci ludzie naprawdę chyba stracili rozum, jak to ładnie powiedziała, powiedział któryś z ekspertów. Oni czują się tak, jakby byli na urlopie od władzy, ale urlop kiedyś się kończy i do tej władzy chcą wrócić, a tu ten urlop się przedłuża. Więc rzeczywiście dostają jakiegoś, przepraszam za brutalność sformułowania, małpiego rozumu i starają się właśnie z tych pozycji fundamentalnych krytykować dosłownie, czy atakować dosłownie wszystko. Panie pośle, jeszcze jeden temat, mianowicie święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że Polska od zawsze była w Europie i tworzyła ją z dużo większym trudem, aniżeli ci, którzy przypisują sobie patent na europejskość. Chciałbym nawiązać do otwartego domu historii europejskiej w Brukseli. Kto tam sobie przypisuje patent na europejskość i co zobaczy tam Polak Europejczyk? To właśnie, to jest dom historii, który został otwarty w maju tego roku. Przyjął to już nowy przewodniczący parlamentu, pan Tajani. Ale tak naprawdę ojcem, można powiedzieć, założycielem, twórcą tego pomysłu, później jego realizatorem, jest Hans-Georg Petering, który był przewodniczącym parlamentu w latach 2007-2009, w tej pierwszej kadencji rozszerzonego parlamentu. To był, ja wtedy tak się składa, także byłem europarlamentarzystą, to był człowiek, wydawało się, taki dosyć otwarty, przyjaciel Polski. On wtedy już wystąpił z tym pomysłem, później w czasie drugiej kadencji ten pomysł był realizowany, rzeczywiście trwało to sporo, adaptowano wielki budynek.
sąsiednie Parlamentu Europejskiego pod potrzeby tego domu w historii. No i po paru latach to muzeum zostało otwarte, no ale niestety powołano nawet radę programową. W tej radzie programowej znaleźli się reprezentanci wielu krajów, także Polska, no to rząd Platformy decydował o tym, kogo tam pośle. Niestety zawartość tej wystawy, tej prezentacji, no jest ma się nijak do rzeczywistości. To jeżeli rzeczywiście jest takie sformułowanie mówiące o tym, że to była w Europie taka religia jak chrześcijaństwo, ale na szczęście się już kończy sugestią, że była przyczyną, nie wiem, wszelkiego zła w Europie. Jeżeli laureat Nagrody Nobla, pan Polak Sienkiewicz i jego dzieła są opatrzone etykietką nacjonalistyczną, no to znaczy, że świat stanął na głowie. I co gorsza, proszę ojca, ten dom pewnie będzie punktem, który znajdzie się w agendzie odwiedzin grup, które posłowie zapraszają do parlamentu. Więc ci młodym ludziom tak będzie prezentować się historię. Mówię o tym ze smutkiem, bo to jest dosyć kosztowne przedsięwzięcie. Sama adaptacja i przygotowanie tego budynku kosztowało kilkanaście milionów euro. Utrzymanie tego rocznie to jest chyba 2 miliony euro. I tak generalnie to jest tam prezentowana historia Europy. No generalnie z punktu widzenia Niemiec widać, że Niemcy rzeczywiście na wszelki możliwy sposób starają się zatrzeć tę swoją historię jako historię właśnie katów i przeciągnąć się ofiarę. To jest proces realizowany w wielu miejscach. Petering postarał się, żeby to Muzeum Historii Europy także tak wyglądało. Z tego co wiem, polskie MSZ przygotowuje takie daleko idące uwagi do tej prezentacji. Chcę bardzo mocno zwrócić na to uwagę, że to jest przeinaczanie historii z punktu widzenia Polski. Jest to absolutnie nie do przyjęcia. Miejmy nadzieję, pan przewodniczący Tajani, nowy przewodniczący parlamentu, no jest na tyle otwartym człowiekiem, że być może takie ostre stanowisko polskiego rządu w tej sprawie no będzie miało jakieś skutki. Ta prezentacja w paru przynajmniej punktach zostanie zmieniona. Bardzo dziękuję. Pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Nasz gość. Dziękuję, panie pośle. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmowej. Komisji, Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, ojcze, Szczęść Boże. Panie pośle, pytanie o porozumienie, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło w sprawie szkolenia dla studentów w ramach Ligi Akademickiej. Jak to miałoby wyglądać? Kogo to obejmie? No i czy studenci mają się obawiać czy cieszyć? Wtedy to były konkretne rezultaty. Teraz ustalamy sobie konkretne cele.
do nich chcemy dojść. Tam, czy on potrzebuje, czy dobrze brzmiało i dobrze je znamy. Widzieć, oceniać, działać. Przypomina, czynić każda rodzina. Widzieć problemy. W świetle właśnie tego aktu zgania, co zrobić, co poprawić, tak, co nawiązać. Żeby czasem nie było tak, że a oni się muszą poprawić, oni muszą tam, sąsiedzi i tak dalej. Właśnie zaczynać ode mnie. Dzisiaj ksiądz arcybiskup też mocno mówił, że właśnie na tle tego młodzieńca, który przyszedł do pana Jezusa, właśnie zrób coś więcej. Więc wydaje mi się, że trzeba najpierw zobaczyć, jakie mamy problemy w mojej rodzinie. Ja osobiście spokojnie otoczę. Problem, co człowiek święty Vicente Palotti, problem świątecznie ogromnie ważny. Wydaje mi się, że jeżeli ja widzę kogoś, kto rzeczywiście żyje życiem bardzo głębokim, to się podziela. I odwrotnie, jeżeli widać, że ktoś sobie lekceważy prawo Boże, przykazania Boże, to się udziela. Więc widzieć, ocenić i działać, wyciągnąć konkretne wnioski dla siebie, dla swojej rodziny, dla osobistych przygotowanych ludzi. Podczas naszego spotkania na dnie Radia Maryja, odbierzmy jeszcze i zabrać bardzo proszę. Nie będzie pochwalą z jednej strony, na tych jego banach. Przyszły żołnierz ojczyźnie. Mówi Tadeusz Bąbrze. Jakiś czas tak ludzie mówią, że no szkoda, że mężczyźni nie przechodzą jakiegoś konkretnego szkolenia, bo każdemu mężczyźnie by to się przydało. Ależ oczywiście, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy wszyscy młodzi ludzie przechodzili szkolenie wojskowe, to zawsze z wojsko pomagało tym, którzy ucierpieli. Taką decyzję natychmiast po przesłaniu przez odpowiednich samorządowców podjął pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, ale pan minister, jak również wojsko, zwłaszcza Wojsko Obrony Terytorialnej, natychmiast spotkały się z krytyką totalnej opozycji. Jak pan, jako ten, który odpowiada za obronę narodową ze strony Sejmu, z ramienia ustawodawcy, jak pan patrzy na te ataki na ministra Macierewicza? Wiara jest, panie redaktorze, ja wiem jedno. No na przykład, że WOT to jest prywatna armia pana ministra. W tym kontekście zawierzenia, jeżeli nie poznamy treści tego zawierzenia, a potem nie opowiemy się sercem za tym, nie wprowadzimy tego w życie, no to tego owocu nie będzie. Natomiast jak najbardziej w pierwszym punkcie ta łaska jest na rękę różnym ją przyjmuje. Panie Zdrowia, ale sprawiedli jest współpracą. Bóg daje nam łaskę, otrzymujemy łaskę, możemy ją też wyprosić, ale musimy współpracować z łaską Bożą, żeby ona nie była daremną. To jest istotne, żeby prosić do kogoś, prosić tak, bo łaska jest darmowa. Poniżej godności normalnego obywatela jest wchodzić w porozumienie. Chociaż nie mówimy, zaczynamy jakiś
takich okresie. Aby ale nasze spotkanie, to Ciolewicz zadziałał. Pozostanie. Błyskawicznie zadziałał. Tak jak to przewidują przesłuchacze. Wojsko bierze udział w likwidacji. Podczas naszego dzisiejszego spotkania. Wojsko może w takich kwestiach w krajach. Tak, 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 stosunkowo odległy jak na aktualności za miesiąc Rosja, Białoruś przygotowują wielkie militarne ćwiczenia Zapad 2017. Eksperci mówią, że trzeba się tym ćwiczeniom bardzo bacznie przyglądać. Nawet na portalu CNN można było przeczytać zasadnicze pytanie autora, czy ćwiczenia na Białorusi mogą być przygotowaniem do wojny, i pisze: w Polsce, na Litwie, a szczególnie na Ukrainie, niektórzy obawiają się, że tegoroczne ćwiczenia Zapad mogą przygotować Rosji drogę do dalszych militarnych przygód. Czy Polska bacznie będzie przyglądać się tym, no, nazwijmy to, ćwiczeniom? Każde ćwiczenia, które organizuje profesora doktora Zdolonego Mariana Korczyka, było jednak monitorowane przez siły zbrojne Rzeczypospolitej. A jak pan pamięta, niektóre były tak osobliwie nazywane, że w zasadzie ćwiczono atak na przykład na Warszawę. Tak, oczywiście. Jak to zrobić, to jest dotarło to do zasada jak największej całej Putina, że wiernych parafii. Myślę, że to, co powiedział ksiądz arcybiskup, że tak od 8 do najbliższej niedzieli, właśnie poprzez takie agresywne i w niedzielę, taki jak jest tam poprzez agresywną retorykę, skazanie też całą niedzielę, kiedy będą w kościele wszyscy, którzy mogą do kościoła przychodzić, którzy przychodzą, a może wtedy przyszły wyciągać wnioski, które tutaj w kanonie przychodzi. Także to jakieś takie zadanie i prośba, apel do księży proboszczów, jak otrzymają, które pozwalają pewnie odstosować pane się koordynacji technologii, żeby to tak bardzo mocno do serc i umysłów przekazali. I potem, żeby to było kontrolować, patrzeć w parafii, a potem oni przygotowują. No, tak. I myślę, że każdy z takich ćwiczeń są przekazane na strategię działania naszych sił zbrojnych. Obserwujemy to i to jest również ważna informacja, bo się z tego czerwca. Natomiast bardzo uroczyście. Na pewno te ćwiczenia to nie będą początkiem jakiegoś konfliktu zbrojnego. Po prostu Rosjanie co jakiś czas sprawdzają cierpliwość, sprawdzają, czy testują, czy to była taka modlitwa, takie głośne Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym również Polski. Zaproszenie to najświętszej prośba, nasze poświęcenie się. Musimy monitorować to i patrzeć przy tym, że rzeczywiście ewentualnie prognozować, jaki może być kolejny krok. Ale to pokazuje także, że i to szkolenie ochotników, rezerwistów i Wojska Obrony Terytorialnej mają sens, i to coraz większy sens w tym coraz bardziej jednak niebezpiecznym świecie, również w naszej części Europy, żebyśmy byli mocni sojuszami, ale też żebyśmy byli mocni sami, jak mówił kiedyś świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. To spotkanie, przypomnę. Tak, oczywiście, to jest niezwykle istotne, bo warto przypomnieć, pan o tym wypowiadał sam profesor kardynała Stefana Wyrzyckiego na Warszawie, a także pierwszego seminarium głównego. Profesor doktor habilitowany Mariana Kowalczyk, również pan doktor, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyrzyckiego w Warszawie oraz pierwszego seminarium duchownego w Utarzewie, przez Mieczysław Olek, tuż
pasterzu w sanktuarium, a także uczestniczyli w naszym spotkaniu z Monsignorem Maria Mucha w kustoszu sanktuarium. Dobrze nam tutaj w palatyńskiej rodzinie, jednak czas kończy. Za to spotkanie z Cezarem dziękujemy za godzinę, za przebieg, przede wszystkim za te treści, które zostały kontynuowane, za to, że monitorować. Staraliśmy się podczas dzisiejszego programu na świecie na różne jeszcze pytania Jak była na początku, to zawsze na świecie dzieje się.
tam degradacja lasu, influjące słowo za sześć miesięcy. Na koniec przeprosimy za wszystko, co zrobiliśmy. Do końca nam się nadało. Wszystkie nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam ducha mojego.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha mojego. Strzeż nas, Panie, skrzywami, poprzez to nas wysłanie, abyśmy czuwali i spożywali w pokoju. Teraz, Panie, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju. Teraz słowa Twojego, to moje oczy wyrzamy Twoje zbawienie. Laboratoryjnej jest 19 minut po 14. Wiadomość. MSZ, to jest Bartokowski.
Ministrowie Obrony oraz Nauki podpisali porozumienie dotyczące pilotażowego programu edukacji wojskowej studentów w ramach lekcji akademickiej. Zajęcia będą skierowane do ochotników. Teoria ma się odbywać na wybranych uczelniach, a praktyka w jednostkach uczelni wojskowych. Za zorganizowanie treści teoretycznej, która będzie trwała 30 godzin, będzie odpowiadał resort nauki, a za 22-dniową część praktyczną Ministerstwo Obrony. Przed polskimi siłami zbrojnymi stoi poważne zadanie odbudowy rezerw osobowych, powiedział